Malmy nie oddamy, prawo do niej mamy. Chcemy pracować, a nie głodować. Malma naszym słońcem była, teraz została mogiła. Takie hasła skandowali pracownicy i związkowcy dawnej fabryki makaronów Malma w obronie swojego zakładu na pikiecie, która odbyła się 7 czerwca przed siedzibą Sądu Rejonowego w Gdańsku. Malmy nie oddamy, prawo do niej mamy. Edyta Jaworska, pracownica spółki i jednocześnie szefowa zakładowej Solidarności w Malmie, twierdzi, że sąd w różny niesprawiedliwy sposób potraktował podmioty biorące udział w przetargu. Spółkę pracowniczą oraz firmę Lubella. Jeżeli wydaje się wyrok prawomocny 3 kwietnia, który mówi, że godzi się na kupno zakładu FMT Group i wyznacza kwotę 23 milionów 500 tysięcy, a 22 kwietnia na wniosek wierzyciela żąda się wadium, kiedy już zapadł wyrok prawomocny. Więc to jest jakieś dziwne traktowanie, bo wadium powinno być przed przetargiem. Przetarg był z wolnej ręki, było bardzo dużo przetargów. Każdy mógł kupić wcześniej. Nie robi się takich rzeczy po prostu po wydaniu prawomocnego wyroku, prawda? Można odrzucić wniosek wierzyciela, można zażądać zaliczki, ale nie wadium, które ulega przepadkowi. A 2 300 500 tysięcy jest dla nas bardzo dużą kwotą jako spółka pracownicza, tak? Więc nie mogliśmy tego zrobić. Lubella dostała propozycję i wpłaciła zaliczkę, tak? Więc zaliczka jest do odzyskania. Oni mogą się wycofać, odzyskają zaliczkę. My w przeciwnym razie stracilibyśmy bardzo dużo pieniędzy na rzecz banku. W obronie walczących o zakład pracy wypowiedział się szef Solidarności Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla. Walczycie o podstawowe rzeczy, o to, żeby móc pracować. I oprócz Solidarności nikt was do tej pory w tej walce nie wspierał. Znikąd nie uzyskaliśmy my wszyscy pomocy. I to jest dramatyczne, że walcząc przez kilka lat o miejsca pracy, walcząc później przed sądami, również przez wiele, wiele miesięcy o należne wam wynagrodzenia, mogliśmy liczyć tylko na własne siły i własne środki i waszą determinację. I dzisiaj, kiedy wydawało się, że jesteśmy już blisko, że wy jesteście blisko odzyskania miejsc pracy, że będziecie mogli zagospodarować własną rzeczywistość, że będziecie mogli zagospodarować zakład pracy, który tak uporczywie i z taką determinacją walczyliście, w naszym przekonaniu bardzo niesprawiedliwa decyzja jednego sędziego powoduje, że znowuż dzisiaj stajemy przed dramatycznym wyborem. Czy dopominać się o naszą godność i miejsca pracy w formie manifestacji, akcji protestacyjnej? I to gdzie? W miejscu, gdzie powinno być stanowione prawo. Prawo dla obywateli. Bo temu ma to prawo służyć. I dzisiaj przychodzimy właśnie tutaj. Tak naprawdę z misją ostatniej szansy, aby wymiar sprawiedliwości i osoby w jego imieniu orzekające, osoby orzekające w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej zreflektowały się i zechciały zwrócić zakład pracy pracownikom. W pikiecie oprócz pracowników Malmy udział wzięli także związkowcy z innych przedsiębiorstw regionu gdańskiego. Jesteśmy w Związku Solidarność, to nas zobowiązuje do solidaryzowania się z innymi pracownikami. Wiemy, co to znaczy tracić pracę, również w oświacie coraz częściej takie sytuacje przeżywają nasi członkowie. Dlatego chcemy być razem z pracownikami Malmy i wyrazić solidarność w ich proteście. Na zakończenie protestu przedstawiciele Malmy złożyli na ręce prezesa Sądu Rejonowego w Gdańsku petycję. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo.